Witajcie, drodzy Państwo, na poważnym kanale. Nadszedł ten czas, nadszedł ten moment, na który wszyscy czekali. Czyli finał! JTM o 1000 zł. Rudy versus Konrad. Fałszywość versus tempota. Suchy. Masny. Versus masny. Rozsapierzony versus uczesany. Dwa różne charaktery. Dwie różne sylwetki, dwa różne światy i dwie długości penisów. Po zsumowaniu daje nam emocjonujący pojedynek w wielkim finale JTM. Polskie kawałki hip-hopowe, trapowe, rapowe, jak zwał, tak zwał. Wszyscy na to czekają, więc nie będziemy przedłużać. Przejdźmy do rozgrywki. Pierwszy będzie Konrad. Pamiętajcie o hashtagu, gdzie hashtag Hawaii, ponieważ dzisiaj Daniel ma zarąbistą koszulę, prawie jak tak samo mówi. Każdemu, kto napisze hashtag Hawaii, przypniemy takie serduszko. Takie serduszko. Pod komentarzem. I oczywiście nie zapomnijcie o wejście na nasze sprzomowe Instagramy, na których bardzo często dzieją się niesamowite rzeczy. Czyli nic. Wbijajcie. Dużo. Będzie się działo już wkrótce. Polecam obserwować. Zaczynamy wielki finał. Ty, jakie to melodii? O 1000 zł. Raz, dwa, trzy. Numer jeden. Numer jeden to jest Chili Wagon Stuku Puku. To się zgadza, bardzo dobrze. Stuku Puku, wykręciłem w chuj tu wozu, wykonałem sporo ruchów. Numer drugi. O, to jest... Drugi to jest Kenki Safari. Dobrze, kurde, no, myślałem, że nie będziesz tego wiedział. No, Kenkiego słucham długo, kupuję go płytę, nawet Mr. Kenke. Czego pragniesz, oczary? Z mojego życia safari. Numer 3. Nie znam totalnie, więc to jest. Dobra, numer 4. Nadal nie lubię upatrywać. To jest numer 4, to jest Paluch Balans. Z kim? Ze Słoniem. Dobrze. Nie zmieniłem się za bardzo, żonek, czuję to codziennie. Znowu w droższym sklepie ochroniarze są mym cieniem. Numer 5. Numer 5 to jest Paluch Mój Kościół. Dobrze. No ty mi palucha dajesz. Wiedziałem, że się nie będziesz spodziewać, będą dwa paluchy pod rząd. Aha. Dwa paluchy to coś, co lubisz. No to nieźle. Cena to mój kościół ze mną w kato, gdy gram mega. W polskim rapie porkru to jak alfa i omega. 6 teraz, tak? Tak. Znam ten bitem, nie wiem, co to jest dokładnie. Numer 7. Numer 7. Dobry chłopak, Sarius, dobry chłopak. No ja nie wiem. No ze Szpakiem. Dobrze. Pytają na bloka. Sarius, dobry chłopak. Sarius, dobry chłopak. Dla członów stali siomak. Pan numer 8. No jest, to mi się podoba. Ja nie wiem, no. Ale mi się to nie podoba. Numer 8 to jest Taco na Fidex Tamagotchi. Źle. Co? Czekaj. Powiedz dobrze nazwę. No. Taco na Fide. No, powiedziałeś Taco na Fide. No ja wiem, no ale on też tak mówili się tam. Nie. Nasze pokolenie Tamagotchi. Dziwne urządzenie bada oczy. Smutek, kiedy siedzę w samolocie. Stewardessa do mnie gada o czymś. Dobrze, a więc zostało mi numer 4 i 6. Tak. Nie, 3 i 6. Musisz podpowiedzieć do trójeczki? No, to jest wielki finał, więc to jest ciężka. Mogłeś to ma być trudne, tak? Jak że... nie wiesz, to nie wiesz, ale to jest bardzo trudne. Niech zadecyduje kostka. Nie, tak. Po prostu ograniczamy limit podpowiedzi. Jakby... Dobrze. Co to jest za wykonawca? No dobrze, to możemy opowiedzieć, nie? Nie możesz oczywiście pytać o tytuł. No tak. Ostry, OSTR. Czyli to jest ostry, tego nie będę wiedział. To numer 7, tak? A. 7, 6. Nie, tak, dobrze. Znam to. Wykonawca to jest PZ. No i załamka się ma. Oczywiście przypominam, że jeżeli ktoś nie odgadnie wszystkich tytułów, to wtedy pozostały czas nie jest doliczany, więc albo wszystko odgadnie i będzie miał dodatkowy czas, albo podda się teraz i będzie miał 6 punktów. Ile ma wyrazów? Tytuł, ile ma wyrazów. Tak. No to jakby powiem
tak. Są trzy wyrazy oraz zaimek, czyli jednoliterowy. I tak już nie zgadnę tego, ale wolę posłuchać troszeczkę. Ukryty w mieście krzyk. Zostało mi 13 sekund. Przysłałem 13 sekund mi zostało, kliknąłem i całe. I 13 sekund minęło i ostatnia sekunda to było ukryty w mieście krzyk, koniec. Ludzie spoglądają na mnie z boku. Różne rzeczy wnioskują z moich kroków. Ile tutaj stoi bloków wokół. Dobra, to zanim jeszcze. Dzięki. Zanim jeszcze zacznę. To przypomnę wam wszystkim, żebyście wbili na nasz profesjonalny kanał na Discordzie. Serwer! Dobra, to w takim razie... let's go! Boże, ja to znam. Ale lecę dalej, bo nie pamiętam tytułu. W dwójce na początku prawy nic nie słychać. No bo tak się zaczyna. No to super, fajnie, fajnie, dzięki. Dziś robię siano, jutro robię siano. Tytuł? Oj. Ajaj. Naprawdę? O co chodzi? X chapter. Naprawdę nie znasz tytułu? Ale wiesz, że ja już kiedyś z tym miałem problem. Tak, nagrywaliśmy o co chodzi, gościu. Tak, wiem, ale... Ale to, żeby nie znać, to naprawdę. Retrospekcja. To będzie nowy sezon. Nie! Tak się nazywa Multiego utwór. Aha. A ten utwór się nazywa... Sezon? Tak, to jest sezon! Dobra, no strzelam, nowy sezon. Zdjęłam, co? Minus. A co? Źle? Jak to nie? No źle ty to powiedziałeś. Ale bardzo blisko, ja ci... To moje dobre ci... Jesteś blisko, ale... Jest minimalnie, minimalnie, stary. Sezon! Tak. Naprawdę? No tak. Kurde, dobra, go. Dziś robię siano, jutro robię siano. Nie nadążę z datą, u nas ciągłe lato. Ty też bawiłeś tam szybko. Jestem Bogiem. Widziałem. Uświadom to sobie. Dobra, to będzie czwórka. O. Faktofonika. Jestem Bogiem. Uświadom to sobie. To jest Sarius, piątka. Boże, Viking. Viking, tak jest. Boże, już myślałem, że coś powiem. Okay. Może znałeś człowieka, może słyszałeś jak gra. I teraz szóstka. Jak szóstki nie. Nie. Szóstka? No, szóstka. A to jest Sokół. Tak. Nie mam pojęcia, jak to się nazywa. No to 7. I co? Przycisk na klawiaturze masz tam na górze. No to, ale ja już nacisnąłem. 7? Tak. I nie wiem, zanim to mi się trochę kojarzy, że ze szpakiem, nie mam pojęcia czemu. Mam bez karci. Boże, to jest Adinowak. 8. Ale które? To jest placebo. Fit Dziarma. Dobrze. Jestem twoim lekiem na całe zło. Dawaj swoje krzyże, jestem apteką. Z czym jest związana nazwa utworu Sokoła? Z projektu tak. EB. Pierwsza osoba liczby mnogiej wyraża pragnienie wyższości. A Boże, jedynka to jest przecież BDOS i nadchodzi lato. BDOS i... Chodzi o lanka? Tak. To jest i lanek. Nadchodzi lato. Nadchodzi lato. Nadchodzi lato. To tak, czego jeszcze nie mam? Nie mam dwójki, tak? Dwa. Tak. Dobra, czekaj. Okej, czy to jest blacha? Nie, kto jest wykonawcą tego utworu? To jest pytanie. Tak. Numeru 2. Tak. Blacha. X. Skoczył mi się czas. Super. Siódemki nie zgadłeś? Nie. Poważnie, nie znasz siódemki? Nie znasz siódemki.
Czy Sogu to będzie Chcemy Być Wyżej? Tak. A wiesz czemu? Bo tak. Słucham mało latu, żeby wiedzieć co się kroi. Słucham z Gretów, żeby wiedzieć jak było. Blacha, czy to będzie Bonnie Clyde? Tak. Dobra. Skąd wiedziałeś? Strzeliłem, bo tylko to znamy. Lubisz kiedy w trasie cię dotykam. Postujesz ze mną zdjęcia na Instagram. Z czym jest związany tytuł piosenki? Jak to powiedzieć? Jest to rodzaj tańca, znaczy taniec po prostu. Taniec? Tak. No, nazwa tańca. Koniec, to za dużo, coraz więcej tu jest. Bac to ja i nazwa tańca. To będzie samba? Czekaj. Tak. Twoja odpowiedź to bac to ja. Samba. Tak. Niestety nie. Niestety. A więc tak już one... Otóż nie tym razem. Jeszcze zgadujesz czy koniec już? Kurde, ale ja i tak nie mam. Nie. Zgaduję. Nie. Ja się poddaję. Koniec, tak? Dobra. A więc tytuł to jest... Wad stoja i teraz nic nie mówię, tylko poczekaj. Gdzie jest mój telefon? Tańczę se fandango. Ja tańczę se flamenco. Nie tego. Pierwszy raz to słyszę. Flamenco też. Pierwszy raz, nie znam tego. Chyba pierwszy raz nie słyszę. Pierwszy raz to słyszę. A zwycięzcą pierwszej edycji poważnego turnieju JTM został... Konrad! Brawa! Fanfary! Super! Dawaj pieniądze! Dla naszego zwycięzcy od sponsora kanału specjalna nagroda 1000 zł w czeku. Oczywiście legitny czek, jest to legitny czek, więc nie musi się obawiać. Będzie mógł wypłacić swoją wygraną w dowolnym banku. NBP. Proszę. Dziękuję. Gratuluję. Dziękuję wam za tą... Ta gra była naprawdę emocjonująca. Wygrałem 1000 zł, więc mogę teraz kupić moje ulubione buty albo bluzę. To jeszcze albo, jeden 1000, albo... na buty potrzebujesz. Nie, na buty to potrzebuję. Buty to za 2000. Bo dwa koła faktycznie Balenciaga na nogach. No. Ubierz coś, bo wyglądasz biedniej, Roman. No cóż, ciężko jest pożegnać się tak w tym donośnym, dostojnym zakończeniu, takim wybrzmiewającym echem w polskim internecie zapewne, ponieważ wszyscy czekali na ten finał. No cóż, było to bardzo emocjonujące, na pewno uczestnicy przeszli pewną drogę, jakby ten program ich odmienił. Nie ma co tego bagatelizować. Na pewno myślę, że to nie był tylko program w internecie. To było coś więcej. To był dowód na to, że Rudy też człowiek. Dziękujemy wam. Łatwy odcinek macie to jeszcze raz mój i Daniela Instagram. Daniel był kierownikiem całej imprezy, ja byłem wygranym i tu jeszcze Kuba Krajcia, tak. Tu przygrywający fan. Mój też. Tu jest jego jeszcze Instagram. Dziękujemy za odcinek. Zapraszamy na serwę na Discordzie. Już ostatni zapraszamy hashtag Hawaii, przypominamy. Hashtag Hawaii, aby dostać serce. Zapraszamy na serwę na Discordzie. Dajcie lajka. Instagram, do zasubskrybowania, zostawienia Facebooka komentarza. Jeszcze. Na fanpage na Facebooku, na którym nic nie ma. Wszystkie linki w opicie. Opicie. Możemy to opić. Opijcie to razem z nami. My idziemy na afterka. Konrad stawia. Dziękujemy. Elo. 1000 zł wygrana. Elo. Juuu. Łatwo.